Cześć, dzisiaj recenzja K10 trafiła w nasze ręce. Pudełko prezentuje się dość fajnie, jest solidny. Jest to telefon o baterii 2300 mAh, 13 megapikseli, 5 megapikseli kamera, 5,3 wyświetlacz, czyli dość duży, dual SIM. Tak pudełko wygląda z drugiej strony. Pudełko ładne. Otwieramy. Pudełku telefon. Telefon ma fajny cienki. To jest model jasny, biały. Jest zdejmowana obudowa. Czyli to jest, możemy to traktować jako plus. Jest to dość solidne. Plastik delikatny, ale jest to dość solidne. Widzimy tutaj wejście właśnie na kartę, także to jest też fajne, bo można kartę włożyć bezproblemowo. Telefon ten ma taki patent, tutaj przyciszanie i włączanie. To jest fajne. Wyświetlacz oceniam jako jasny. Teraz już mam połączone Wi-Fi. Bardzo ładnie gra. Nie ma tutaj wbudowanego tych przycisków, natomiast są podobnie jak na przykład w Huawei'ach. A sam telefon chodzi bardzo szybko, przynajmniej w tej standardowej wersji. Android standardowy, ustawienia, no tak jak w standardowym Androidzie. Pamięć. Całkowita 2 giga. To jest pamięć RAM. Pamięć wykorzystana. Informacje o telefonie. Zobaczmy, co do jeszcze mamy karty SIM. Od razu mam już poinstalowane kilka apek, Chroma. A tutaj od Google'a zdjęcia. Natomiast mam to jeszcze niepokonfigurowane. A to wszystko od razu już działa, także to jest bardzo fajne. Kamera. Nie. Przełączanie kamery. Tryby. Także tak jak widzicie, wszystko fajnie chodzi. Generalnie telefon, no, pozytywny. Pozytywnie go oceniam. Także będzie, myślę, że on służył. I dzięki za zobaczenie tej prezentacji.